jest takie miejsce u zbiegu dróg, gdzie się spotyka z zachodem wschód. Nasz pępek świata, nasz biedny raj, jest takie miejsce. Taki kraj to hymn naszej szkoły. Pierwszy raz rozbrzmiało w naszych murach 24 czerwca 2006 roku. Tego dnia obchodzono jubileusz 80-lecia szkoły oraz uroczystości nadano jej imię Józefa Sącegiewicza. Uroczystość zgromadziła wielu znamienitych gości. Szkoła zyskała nie tylko znakomitego patrona Józefa Sołtykiewicza, ale także sztandar, na którego rewersie widniej zarys budynku szkoły oraz śliwka węgierka, symbol węgierska związany z legendą o założeniu wsi. O obchodach z 2006 roku przypomina nam również obelisk z pamiątkową płytą ufundowany przez strażaków ochotników. Przy okazji świąt narodowych czy imienin patrona zawsze pali się tu znicz i leżą świeże kwiaty. Niestety ta piękna historia miała swój smutny epilog. Józef Sołtykiewicz zginął w niemieckim obozie koncentracyjnym. Edward Moszczyński jako oficer Wojska Polskiego trafił do niewoli. Został wywieziony do Kozielska, a w kwietniu w 1940 roku zamordowany w Lesie Katyńskim. Dziś o jego życiu i działalności przypomina nam Dom Pamięci. Drzewko zostało zasadzone 24 kwietnia 2010 roku. Ziemia pod dębem pochodzi z miejsc pamięci narodowej gminy Golub-Dobrzyń, związanych z II wojną światową. Rok 2010 był także bardzo pamiętny dla całego kraju. Katastrofa smoleńska wywarła olbrzymi wpływ na całe społeczeństwo. Pragnąc uhonorować ludzi, którzy tam zginęli, zasadzono drugi dąb. Jest to jedna z, w naszym powiecie, pamiątka po tamtym ważnym dla naszego narodu wydarzeniu. Szkoła, pamiętając i kultywując swoją historię i tradycję, nie zapomina o swoim głównym zadaniu – kształtowaniu młodych umysłów i rozwijaniu pasji i zainteresowań. Wizytówką szkoły jest zespół taneczny Mali Kujawiacy z ziemi dobrzyńskiej. Zaczynali nieśmiale w 2007 roku. Z czasem zespół zdobył nowe stroje, a dzięki opiece Janiny Bonieckiej szlifował taneczną formę. Można by, mimo że zespół młody jest, bo powstał w 2007 roku, już wiele osiągnięć na swym koncie ma i długo o nim opowiadać by można, ale tu nie chodzi o to, aby o nich opowiadać, tylko o to, aby na nich popatrzeć. Przywitajmy ich gorącymi brawami. Mali Kujawiacy z ziemi dobrzyńskiej. Zapraszamy serdecznie. No i małe Kujawianki. Właściwie to zapomniałem powiedzieć, że dwóch reprezentantów tego zespołu mieliśmy. No bo to jeszcze przecież koleżanka była też i uczestniczyła w ekokoncercie, ekokonkursie. Trema jest? Nie. Nie, no to luzik. No to spokojnie. Thank you.
W szkole nie ma czasu na nudę. Po lekcjach można iść na kółko przyrodnicze do pani Doroty Stadakiewskiej, czy ćwiczyć śpiew na zajęciach koła muzycznego. Dalej. Efekty? Tylko w ubiegłym roku szkolnym mogliśmy cieszyć się ze zwycięstw w wielu konkursach. Jedna z naszych uczennic, Zuzia Klugiewicz, wygrała w maju przegląd pieśni ludowych Śpiewajże Słowiku w Zielonym Gaiku. W listopadzie cieszyliśmy się natomiast ze zwycięstwa w ogólnopolskim konkursie filmowym pod tytułem Młody Nobel. Nagrody odebraliśmy w Warszawie. Mamy wśród siebie także Kornela Sochę, małego mistrza matematyki w gminnym konkursie dla dzieci ze szkół podstawowych. Od czasu do czasu zaglądają do nas również studenci z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, by przygotować ciekawe zajęcia. W ubiegłym roku mieliśmy okazję poznawać tajemnice herbaty czy uczyć się pisać wiersze. O naszej szkole moglibyśmy nakręcić nie tylko ten krótki film, ale i cały serial. Niestety nie dysponujemy taką liczbą czasu, więc więcej o szkole opowie ten teledysk. Jasno dnia, urodę w słońce rzucone na wiatr. Wierzę w pogodę spojrzeń, pogodę rąk. Biegnę w swój własny czas, biegnę w płomienie łąk. Wierzę w serce otwarte, w przyjaźń wiatr. Przed siebie idę i nie patrzę wstecz. Nie chcę odkładać nic na jasno dnia, urodek słońce rzucone na wiatr.